Już rozmawiałem na ten temat, że w MMA bym zrobił. No, ale kas już jest tam. Ale nie oszukujmy się, wiesz dobrze jak to wygląda. Nie jest alkoholikiem takim z powołania, że tylko i wyłącznie no dobra, tla. Wiesz no nie, dobrze, no. Że trenuje i to jest wszystko gra aktorska. Że nic nie trenuje. No trenuje, ale trenuje boks, nie? Ale a w MMA, no to wiesz. No szczerze, no co mam ci powiedzieć? No, myślę, że ciężko mi by było w gym boksie, nie będę ukrywał. No wiadomo. No. Jest dobrym bokserem. Czy trenuje, co trenuje? No trenuje boks, ale wiesz, cokolwiek trenuje i wiemy, nawet nie cokolwiek, dużo trenuje. Ja tam wiem ze swoich przecieków, że Kas już wcale nie opierdala się tak, jak o tym mówi. Myślę, że ty też o tym równie dobrze wiesz. To jest jego gra aktorska. I wiesz, nie możemy porównywać osób, które tylko chleją, do osób, które chleją. No ale jednak wiem, że Kas już chleje w przygotowaniach często. Ale, nie wiem, jak ale jest jak teraz, trenuje dużo, to jest i tak mimo wszystko miliard razy, tryliard razy lepszy. Nie można nawet postawić obok takiej osoby, która nie trenuje, a tylko chleje. No. Czyli jak ktoś chleje i trenuje, to już git, tak? Nie, ale z Kasiuszem już walczyłem i przegrałem z nim. Więc jakby był rewanż, czy widzisz, żebym wykrzykiwał gdzieś ten dobra, rewanż? Ale Max na przykład lubi się najebać. Zobacz, ja nigdzie nie wykrzykuję tego rewanżu, nie krzyczę, ej, jak chcę Kasiuszy, jak chcę to... Zadaliście mi pytanie, to odpowiedziałem. Ja nigdzie nie proszę o ten rewanż, nigdzie go nie wyzywam, nawet nie podejmuję tematu Kasiusza. To jest jedna z tych osób, które totalnie wybiłem z głowy, totalnie wiesz, odpuliłem. Jeżeli miałby przyjść do rewanżu, od razu bym się zgodził, szczególnie, że był ten werdykt taki, że mi dali to...